Słuchajcie, właśnie na stole leży bramka do PMR-ki. I tutaj, jak słyszycie, właśnie trwają, że tak powiem, rozmowy na Zello. To będziemy spinać razem we wszystkie bramki. Tak to wygląda. Układ. Rozebrana PMR-ka. I spróbujemy się teraz do nich dobić, nie? Akurat tego. Z PMR-ki do Irlandii. Break, 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 break. Nie mogę się wbić, nie mogę. Break, break, mogę ja? Mogę. Słuchajcie, właśnie nagrywam filmik i Haro Irlandia z PMR-ki rozmawiamy. No, ja zaraz, zaraz chcę na spacerek z tą PMR-ką jeszcze wyskoczyć przy okazji, ale ten, brameczka, już ci Tomek, tak? Tomek pokazuje i objaśnia w tej chwili. Wzmacniacz OPAMP, który przełącza przez tranzystor MOSFETa. MOSFET robi PTT w PMR-ce, w tej PMR-ce. Akurat chodzimy tutaj na drugim kanale, nie? W tej chwili. No i jest na tej zasadzie. PMR-ka idzie do anteny, no i nadaje, nie? Jeśli to idzie sygnał z kompa, czyli z Zello. Tutaj będzie inny w ogóle komputerek, ten malutki od Studiego, bo już jest wszystko na nim przygotowane, tylko podłączyć. O, tego typu. Jeszcze zaraz zobaczysz. O, i to będzie cały zestaw, nie? Oczywiście tutaj antena będzie oryginalna, nie taka, także wiecie, no bo tu tymczasowo jest sztuczny obciążnik podłączony, nie? Coś mi tutaj piknęło. No i teraz tak. Jeśli oni się odzywają z PC-ta, idzie w drugą stronę, włącza ten nośno i włącza drugi kanał sygnał na mikrofon. Idzie z PMR-ki przez kolejny transformatorek i idzie na wejście do PC-ta. Czyli full duplex jako half duplex. Mamy trzy transformatory. Ten to jest w stronę od PMR-ki do PC-ta, ten jest w stronę separator od PC-ta do PMR-ki, a ten jest od PC-ta do włącznika PTT, czyli VOX-a. No i to by było na tyle. Słuchajcie, PMR-ka zadziałała. Dobra, weźcie jeszcze raz się chciałem krzyknąć mobilki, odezwijcie się. Chciałem zobaczyć, no, jak to idzie teraz. Czy mi tutaj wszystko przełączy, czy nie? To mobile stacjonarne się zgłasza. Jak mnie słychać? Mobilek stacjonarny. A skąd ty jesteś, mobilek stacjonarny? Oho, z daleka! 700 km, nieźle to leci. No powiem ci, że elegancko. Z Bielsko-Białej, tego co kojarzę. I patrzcie, wszystko zasilone jest jednym lejonkiem, jedną bateryjką. Dobra, to by było na tyle tego filmu. Zaraz wrzucam to na YouTube. Słuchaj, tak żeby nie ten PC mały ten, to by to kurde wszystko na jednym lejonku chodziło. Podpiąłbym to duży akumulator, do tego jakąś małą ładowarkę, żeby nas to podtrzymywało. I kurde, jest przenośna bramka. Tylko ten PC kaszani sprawę, tutaj żeby telefon zapiąć, ale w telefonie się nie da, no. Się nie da poustawiać tak, no.
Znaczy w sumie to można by było poustawiać, ale to jest kombinacji trochę. Jednak lepiej chyba będzie na PC-cie, jak tu jeszcze jakieś sterowanie zdalne przez LAN, przez Wi-Fi, przez właśnie anteny 5 GHz, no, przez Ubiquiti, te co były w ostatnim odcinku i tyle. I będzie podłączone. Wiesz, jaki pobór by było w studii? Pobór by był niesamowity. Jakby tak przyszło z 3,7 zrobić 19 V, bo on 19 potrzebuje. No właśnie o to chodzi, słuchaj. Ale tak jakby pod takie 12-woltowe żelowe aku. Najłatwiej, najprościej i najtaniej to by było tego tableta zastosować do tego. Czy najprościej, to nie wiem. Dobra, słuchajcie, ja uciekam, będę szedł, to będę się odzywał. Może dlatego, że blisko to leży, wiesz, od tej PMR-ki. Jakbym odszedł dalej, to by było lepiej. Na razie, pozdrawiam.